śladami kresowej Atlantydy. Jaka jest sytuacja w tej chwili mediów polskich na Litwie? Jeśli chodzi o ilość, to naprawdę jest imponująca. Chyba nigdy nie było takiej ilości mediów, jaką mamy teraz. I różnorodność, powiedzmy. Czyli to jest od tej takiej klasycznej papierowej prasy, dziennik, tygodnik, miesięcznik, po portale internetowe, jest telewizja, nawet dwie w sumie. Jedna, to znaczy oddział TVP litewski oraz jest taka prywatna. I poza tym radio, no i portale internetowe, które no, generalnie wszystkie mają swoje odpowiedniki internetowe, tak jakby takie w trendach czasów. A czy staracie się Państwo też docierać do odbiorcy litewskiego? To znaczy, no, kiedy ja na przykład byłem przez kilka lat, chyba przez sześć, takim redaktorem portalu Radia z Nadwilia, no to my staraliśmy się, żeby te nasze treści, nasze publikacje również docierały do kolegów z redakcji litewskich i częściowo to nam się udało. Oczywiście to jest pewien taki wysiłek, bo no, nie ukłamujmy się, chociaż tych mniejszości narodowych na Litwie jest ogółem około 15%, no to jednak no, znajomość i rozeznania w mediach wśród dziennikarzy litewskich no, nie jest duże, no, z przyczyn powiedzmy naturalnych. Po pierwsze, no, tematyka, którą my poruszamy, taką powiedzmy regionalną, lokalną, no, nie zawsze ma zainteresowania wśród odbiorcy litewskiego, ale no, niektóre tematy nam udało się. Może powiedzmy dzięki własnym znajomościom w redakcjach, bo tak to działa, udało się ileś tych tematów przemycić, powiedzmy tak, na stronę litewską. A czy media litewskie interesują się tą polską problematyką, chociażby działaniami tutaj mniejszości polskiej na Litwie? O tyle, o ile, oczywiście. No, jest partia polska, czyli Akcja Wyborcza Polaków na Litwie, która do 2020 roku przez kilkanaście lat faktycznie, no nie kilkanaście, znaczy swoją frakcję miała przez dwie kadencje, czyli i była generalnie no, jedną piątym ugrupowaniem pod względem wielkości, pod względem znaczenia powiedzmy w Sejmie i od niej dużo zależało, na przykład jakieś, dlatego oczywiście pod tym względem polityczne wypowiedzi działaczy polskiej partii na pewno mają odzwierciedlenie w mediach litewskich. Jeśli chodzi o inne projekty, no to różnie bywa. Oczywiście kultura, ponieważ no, w ostatnim czasie, dzięki podejrzewam działalności Instytutu Polskiego w Wilnie, ta oferta kulturowa polska no, naprawdę jest duża i imponująca i to również o tym nie zawsze, może nie tak często jak media polskie, ale no, to trafia. Natomiast jeśli chodzi o jakieś takie sprawy społeczne, bardzo takie lokalne, no to powiedzmy rzadko. W trudnej sytuacji są media, te nazwijmy gazetowe, te papierowe, no bo spada też ich czytelnictwo. Dzisiaj uwaga czytelników przenosi się już do internetu, a więc dużym, tym większym zainteresowaniem cieszą się media elektroniczne. Czy Państwo również poprzez swoje portale też staracie się docierać właśnie do szerokiego odbiorcy, nie tylko tego polskiego, ale i też litewskiego? Zresztą no, trudno powiedzieć, na ile to trafia do odbiorcy litewskiego. Oczywiście, że no, wersja elektroniczna internetowa to jest przyszłość i no to już nic nie poradzimy, po prostu to jest chyba kwestia czasu, kiedy jeśli tytuły prasowe zostaną, to zostaną tylko no powiedzmy dla jakiegoś prestiżu, jak to jest na przykład no, w Ameryce, że Newsweek po kilku latach tylko internetowego wydania powrócił znowu do wydania papierowego, ale to jest kwestia prestiżu raczej niż kwestia biznesowa czy kwestia dotarcia do odbiorcy. Jak już mówiłem odnośnie litewskiego, na pewno ileś tej inteligencji litewskiej, znającej język polski, czyta polskie media. Nie jest to duża grupa. To może taka ciekawostka, że właśnie polskie media czytają właśnie ci, no nazwijmy ta inteligencja litewska, która taka ma takie polonofilskie, powiedzmy, nastawienie. I oraz litewscy nacjonaliści, którzy, powiedzmy, wyszukują takiej różnych to, co, żeby tam, nie wiem, zastraszyć swoich sympatyków, czy jeszcze coś, że o, Polacy coś tutaj szykują, jakieś kolejne uderzenie w instytucje państwa litewskiego, czy coś w tym rodzaju. Także, no,
chciałoby się oczywiście, żeby te dotarcie było większe, no ale no, nie oszukujmy się, po pierwsze, no, znajomość języka polskiego, porównanie na przykład ze znajomością języka rosyjskiego, no ona jest mniejsza, no nie wiem. To trudno z przyczyn historycznych. Przyczyn obiektywnych, oczywiście, no generalnie tam powiedzmy od 45 plus, od 50 plus, no to wszyscy znają język rosyjski z przyczyn naturalnych, ponieważ oni jeszcze się, te osoby urodziły w Związku Radzieckim. Z młodzieżą jest gorzej, aczkolwiek również, no kilkakrotnie spotkałem takie przypadki młodych Litwinów, którzy tam na przykład poprzez jakieś takie segment rozrywkowy rosyjski nauczyli się w własnym zakresie język rosyjski. No, to jest ten taki problem, o którym tutaj również mówimy, że no, ten wpływ, powiedzmy, mediów rosyjskich z Rosji, no, na Litwie jest duży. To jakby nie dotyczy... No podobnie jak na Ukrainie i na Białorusi. Jak na Ukrainie i Białorusi, tylko że tam jest... W krajach byłego Związku Radzieckiego. Tak. I to jakby dotyczy nie tylko mniejszości narodowych, ale no powiedzmy ogółu mieszkańców, które czy to z sentymentów, czy to z przyzwyczajenia, z tradycji, no po pierwsze, no jest ten nazwijmy taki klucz kulturowy, chyba który dotyczy wszystkich krajów byłego ZSRR, chociaż tam oczywiście, że kraje bałtyckie tam nie da się porównać z Kaukazem czy Azją Środkową, ale mimo wszystko te pewne takie klucze, stereotypy, kody kulturowe, oni no, naprawdę działają i no, to jest jakby... Są tutaj na tych terenach postsowieckich jakby mocne. Tak, nie mocne. Tyle, przepraszam, nie na terenach podsowieckich, tylko będących pod wpływem kiedyś Związku Radzieckiego. A zapytam o taką kwestię no, dotyczącą jakby no, takich rzeczy bieżących, jakby normalnych, jeżeli chodzi o funkcjonowanie mediów. Mam tutaj na myśli finansowanie. Czy udaje się Państwu pozyskiwać, czy jesteście wspierani chociażby przez Senat czy Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski? Tak, no powiedzmy, no trudno mi powiedzieć o każdej redakcji, ale no, mi się wydaje, że jeśli chodzi o większość, znaczy wszystkie media polskie ukazujące się na Litwie, one są dotowane z budżetu teraz nie Senatu, a KPRM. I te budżety to chyba od 60, ten budżet dotacji stanowią w budżecie od 60 do 90%, czyli to no, bez wsparcia z Polski to no, po prostu te media padłyby. I ze strony państwa litewskiego jest bardzo małe wsparcie, to jest no... Raczej symboliczne. Są symboliczne nawet, powiedzmy, oprócz no, publicznego nadawcy, który ma własną redakcję radiową, to jest jakby etatowy, powiedzmy, którzy są etatowymi pracownikami litewskiego radia publicznego oraz są na teraz właśnie, znaczy nie teraz, ale już chyba 30 lat jest audycja telewizyjna cotygodniowa w języku polskim, półgodzinna, którą współtworzę. Oraz, no i teraz w tym roku właśnie publiczna nadawca radio właśnie wyszły z taką inicjatywą, żeby zrobić taki podcast w języku polskim, który jest również na antenie i również jest zamieszczany we wszystkich tych platformach streamingowych oraz w samym Radio Lecie. Także no, to jedyne, które jest w 100% finansowane przez państwo litewskie, to jest właśnie te, powiedzmy, te projekty publicznego nadawcy, a pozostałe to jest przede wszystkim dotacje z Polski oraz no, jakieś tu, nie wiem, samorządu, projekty, ponieważ no, teraz jest tego, ale no, podstawa, absolutna większość budżetu to stanowią dotacje z Polski. Panie redaktorze, na koniec zapytam pana o taką być może trudną kwestię, jaka jest przyszłość mniejszości polskiej na Litwie. Zdajemy sobie sprawę z tego, że dzisiaj młodzi ludzie wyjeżdżają tam, gdzie można więcej zarobić, gdzie można lepiej sobie życie ułożyć, gdzie są lepsze warunki życia. No a Litwa nie jest tym krajem takim, powiedzmy, najbogatszym, jeżeli chodzi o Europę. No, to znaczy, na pewno ona nie jest najbogatszym i ta emigracja na Litwie, ona jest bardzo duża, to chyba z tego, co ja gdzieś czytałem, że właśnie Polska i Litwa, to jeśli pod względem procentowym, to chyba ta emigracja w tych ostatnich 20 lat była największa. Jaka jest przyszłość polskiej mniejszości? No trudno powiedzieć, naprawdę, ponieważ no, to jest masa różnych problemów kompleksowych, które nie da się oddzielić od siebie. No, z jednej strony to jest po prostu
populacja Litwy z każdym rokiem. Są czynniki demograficzne, które jakby, no powiedzmy, oni nie zależą. To jest po prostu tendencja ogólnokrajowa. Natomiast z drugiej strony jest na przykład coś takiego, że ten język polski wśród Polaków również traci na znaczenie, że coraz bardziej dla osób tym językiem ojczystym albo tym językiem pierwszym, którym oni posługują się, którym lepiej znają, jest język litewski. I co jest ciekawe, że również w ostatnich latach wzrosła popularność, właśnie znajomość języka rosyjskiego. I to również wśród młodzieży. To jest, no, tych tendencji takich, powiedzmy, które, no, są niebezpieczne, jest sporo. Czy uda się na pewnym momencie, bo jeśli w ostatnim, czyli przed 10 laty był ten powszechny spis ludności, nas było coś tam trochę ponad 200 tysięcy, to teraz szacuje się, chociaż jeszcze nie ma danych tego, ale szacuje się, że to jest gdzieś około 160 tysięcy, 160 coś tam, no, czyli to jest spadek o 40-50 prawie tysięcy, no, w ciągu 10 lat, no, czyli to jest duże. Czy te tendencje uda się jakoś wyhamować? Rozmawiałam, to niejednokrotnie były różne takie dyskusje i rozmowy. Rozmawiałam z polonistkami, które jakby, no, robią różne badania na ten temat. No i faktycznie to jest pytanie. Oni sądzą, że te tendencje uda się zahamować. Ja, powiedzmy, jestem takim pewnie ostrożnym optymistą. Ostrożnym, no, nazwijmy to ostrożnym optymistą, że również mam nadzieję, że uda się to zachować. No, jakieś, nie wiem, również jeśli popatrzymy na inne kraje, no to, no, mniejszości zawsze się kurczą. To jest takie tendencje ogólnoświatowe chyba, ale jednak mimo wszystko tam ileś tych procent zostaje. No i miejmy nadzieję, że tak będzie również na Litwie. To już zupełnie na koniec pytanie dotyczące relacji pomiędzy państwem litewskim a mniejszością polską tutaj na Litwie. Czy, powiedzmy, po tych ostatnich wyborach, chociażby prezydenckich czy parlamentarnych, widać taki bardziej przychylny klimat dla Polaków tutaj ze strony państwa litewskiego, ze strony władz litewskich? To znaczy, powiedzmy, ten taki przychylny klimat, on przychylne spojrzenie i na Polskę, i na mniejszość polską na Litwie, on jest od kilku lat, czyli gdzieś mniej więcej tak od 2017 roku, kiedy poprzedni premier został Saulius Kurnielis, który, no, faktycznie dla niego był jednym z takich, powiedzmy, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, to i jednym z takich priorytetowych celi i zadań to była właśnie naprawa relacji z Polską. Obecny rząd konserwatywno-liberalny również trzyma się tej linii, powiedzmy. Czy z tego coś wyniknie? O, to jest pytanie, ponieważ, no, wiem, że w ciągu najbliższych tygodni ma trafić projekt do Sejmu dotyczący nazwisk. Mam nadzieję... Bardzo drażliwy problem. Bardzo drażliwy, niestety, od wielu lat, ale, no, z tego co wiem, że jednak, no, ta, powiedzmy, masa krytyczna wśród polityków jednak, no, przychyli się w tę stronę, żeby jednak zaakceptować przynajmniej pewne rozwiązanie dotyczące oryginalnej pisowni nazwisk. No, miejmy nadzieję, ponieważ, no, jeśli po raz drugi zostanie odrzucone, to raczej i relacje Litwy z Polską popsują się, a co automatycznie, podejrzewam, przełoży się albo może przełożyć się również na relacje wewnątrz kraju, czyli między, no, władzą, a, powiedzmy, albo państwem litewskim, a litewskimi Polakami. A czy myśli pan, że to narastające, czy być może występujące zagrożenie ze strony Rosji, ono będzie bardziej cementować, bardziej sprzyjać poprawie relacji polsko-litewskich? Sądzę, że tak, no bo jednak, no, i to widzimy nawet w ciągu ostatnich kilku miesięcy, kiedy mamy do czynienia z tak zwanym kryzysem migracyjnym, no to relacje polsko-litewskie są bardzo ścisłe. Te wizyty dwustronne od najwyższego szczebla, czyli od prezydenta po jakieś resortowe, no naprawdę są. Polska jako jedna z pierwszych w lipcu, jeszcze kiedy to właśnie Litwa była tym najbardziej zagrożonym elementem tej, powiedzmy, układanki, to właśnie to byli wysłani na przykład
pomoc, były policjanci, wspomagali służby litewskie na granicy jakoś tam kontrolować. Także no, to naprawdę to nie jest tylko tak, że mamy do czynienia z takimi pięknymi sloganami o strategicznym partnerstwie, ale to ma taki wymiar konkretny. I sądzę, że to będzie się pogłębiało, aczkolwiek no, sami wiemy, że bardzo często w tych relacjach albo w ogóle w polityce no, rządzi nie logika, tylko emocje i no, różnie może być, ale miejmy nadzieję, że jednak ta będzie współpraca pogłębić. Tak jak pan obserwuje, widać, że rozwija się współpraca samorządów lokalnych tutaj, chociażby polskich, na Litwie z Polską, z miastami, gminami w naszym kraju, czy też być może słabną te kontakty? Dokładnie nie mogę teraz odpowiedzieć na to pytanie. Wiem, że takie kontakty są różne i ta współpraca między samorządami, między miastami, ona jest i ona chyba nawet kiedy te były relacje, powiedzmy, tam rok 2012-2016, kiedy te relacje były no, złe, nazwijmy tak, między Warszawą, to ta współpraca między miastami, ona się rozwijała, z tego co wiem. I to nie tylko dotyczy tych samorządów, gdzie większość stanowią Polacy, ale również stricte litewskie tam, gdzie samorządy i oni również mają swoich partnerów po stronie polskiej i z tego co wiem, że ta relacja, się, na przykład na Żmudzie bardzo dużo teraz wiem wspólnych projektów jest i w ogóle takie moda pewna na ten odniesienie do tych właśnie szlachty tej żmudzkiej, która była polskojęzyczna, ale jednak no, pod względem etnicznym, czy jak, jeśli tak można powiedzieć, no, to byli jakby Litwini i tam jest na przykład absolutnie inny stosunek i inne spojrzenie na powiedzmy Polskę i Polaków niż na Nie przykład ma tutaj... tych obciążeń historycznych. Tak. Dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję. Śladami kresowej Atlantydy.